Cześć, tu Galdor i na poważnie. Chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć pewną historię. Kiedyś przed wiekami na tronie carstwa Rosji zasiadał, rządził, powiedzmy panował Wasyl IV, skąd inąd szujski. Car panicznie bał się tylko jednej rzeczy, Rzeczpospolitej. Co lekko go denerwowało i ręce mu się trzęsły, a o braku apetytu nie wspominając. Był jednak cwany, bo wiedział, no ostatecznie słyszał, że Polska to mocarz, nad mocarze jest. Zacząć z nią wojnę samemu to jednak głupie i tak samo fajne jak uderzyć się młotkiem w kolano. Podpisano traktat, to znaczy car i król szwedzki Karol podpisali. Car pysznie od tego momentu zaczął się rzucać, grozić Rzeczpospolitej i gestykulować. Uznał po prostu, że jest gotów do wojny. Takie niegrzeczne zachowanie w końcu zdenerwowało naszego monarchę, to znaczy jaśnie nam panującego Zygmunta III. Zygmunt nie czekał na wsparcie Sejmu nawet, bo nie będzie mu tu byle car bruździł, pomyślał. Wziął wszystkie dostępne oddziały królewskie i ruszył na Smoleńsk, takie miasto. Jednak Smoleńsk to nie kiosk ruchu, że wystarczy wybić szyby, aby się do niego dostać, do środka. Miasto było dobrze ufortyfikowane i uzbrojone, a jego dowódca nie chciał, albo nie umiał poddać miasta, co w sumie na jedno wychodzi. Rozpoczęło się oblężenie, Polacy strzelali z armat, pojawiły się szturmy i wybuchy. Mimo ciągłych walk, miasto broniło się dzielnie. Jeśli spytacie mnie, co na to car Wasyl, to jedyny wyraz, jaki opisuje jego stan, to gniew. Po śniadaniu car zawołał swojego brata Dymitra do szałasu, namiotu lub zamku, czy gdziekolwiek on tam przebywał. I mówi mu tak. Masz tu 35 tysięcy wojska, co je w kieszeni znalazłem, przypadkiem. I ten śrubokręt, idź w lew do Smoleńska, co go Polacy oblegają. Dymitri oczywiście wziął całą tą armię Rosjan i najemników i ruszył, pełen nadziei i wiary w swoje możliwości pod Smoleńsk. Niestety dla Dymitra, kronikarze informują, że król Polski zlecił naszemu najlepszemu, najwybitniejszemu i przede wszystkim nieprzeciętnemu hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu zadanie. Prawie specjalne. Znaleźć i zniszczyć każdego wroga, który chociażby pomyślałby o odsieczy lub innej pomocy miastu. I muszę wam powiedzieć, że pod którąś z tych kategorii chyba podpada armia Dymitra. Tak jakby, chyba. Ale okej. Ktoś powiedział Stanisławowi, że pod miejscowością Białą, ktoś widział Rosjan, za krzakami się przemykających. Jedyne co mogę wam powiedzieć o tym oddziale rosyjskim to to, że dowódca ich na wieść o zbliżających się naszych oddziałach dostał czkawki oraz to, że chciał się od razu poddać. Skutek. Pod Białą nikogo Polacy nie znaleźli. Na szczęście chwilę potem, dwie polany prawie dalej, bo inaczej to byłoby nudno, natknęli się nasi bohaterowie na 8-tysięczną armię niejakiego Wałujewa. Takie nazwisko dowódcy. Oczywiście chciałbym wam teraz powiedzieć o jakichś walkach, heroicznych atakach i długiej obronie. Że chociaż Wałujew pogroził pięścią Polakom albo ktoś rzucił w naszą stronę kamieniem. Nie wiem w jaki sposób, ale Polacy zamknęli, to znaczy okrążyli i zablokowali Wałujewa. Dowódca Stanisław ma jednak duży problem. Jeśli nic nie zrobi, i to szybko, to następnego dnia będzie awaria. Będzie musiał stanąć do walki z główną grupą rosyjskiej armii, Dymitra. A Wałujew nie będzie raczej biernie na to patrzył, chociaż kto go tam wie. To dość nowatorskie rozwiązanie, nawet jak na ówczesne standardy naszej armii, że jak wróg nie ma przewagi liczebnej, to żaden wróg jest. Hetman po chwili namysłu lub bez chwili postanowił cichaczem, w nocy, pójść na Kuszyn, z samą husarią tylko. Całą noc armia polska szła do Kuszyna, przez jakieś bagna, sadzawki i trakty leśne. Nad ranem okazało się, że teren, na którym Dymitri rozbił obóz, jest najlepszy z możliwych, jaki Polacy mogli sobie wyobrazić, wymyśleć. Jedyne lepsze według mnie miejsce dla Polaków byłoby wtedy, gdyby obóz rosyjski umieszczony został, powiedzmy, w takim kraterze, na chwilę przed wybuchem wulkanu. Jedyna przeszkoda na tym całym terenie, jaka istniała, to były płoty chłopskie oraz jakaś tam wieś. Płoty oczywiście rozebrano, a wieś spalono. Z tą wsią to mam pewną teorię, że wcale nie przeszkadzała. Ale to miał być taki sygnał, jesteśmy, a dym i ogień miał tylko spotęgować nastrój grozy. O 4 nad ranem hetman wydał rozkaz swoim 3000 ludzi, lub jak inni podają 7000 do ataku. Ogień palącej się wsi, czy też płotów, zaalarmował jakimś cudem Rosjan. Podobno straże tej nocy wystawili, bo Sasza powiedział,
że w filmie widział, że tak się robi. Ktoś krzyknął, ktoś się potknął, ktoś dywan wytrzepał. Generalnie zapanował harmider w obozie wroga, a raczej obozach, bo było ich dwa. Statystyka użycia takich słów jak skąd, jak, ilu, kto, jak chce do mamy w obozie rosyjskim drastycznie wzrastała. Jednak Szwedzi i Rosjanie dość prędko rozstawili zaspaną jeszcze piechotę do obrony. Musiał to być naprawdę piękny widok, jak z okrzykiem na ustach, w pełnym galopie, pierwsza fala naszej husarii wpada na rosyjskie linie obronne, zresztą. Niszcząc, miażdżąc wszystko, co napotkała. Chociaż właściwie to rosyjscy obrońcy później mówili, i to głównie ci z pierwszej linii, że to inaczej trochę wyglądało. Jak tajfun, jak trąba powietrzna, coś przerażającego i niszczącego. I pewnie można im wierzyć. Stanisław słał rakietę za rakietą, w obrońców, fala za falą, szturm husarii za szturmem. Po wielokrotnych i wielogodzinnych walkach, Dmitrij, jako że był dowódcą nietuzinkowym, wpadł na genialny pomysł. Miał broń specjalną, takie Wunderwaffe. Który to pomysł właściwie z perspektywy czasu jednak wygląda jak gaszenie ognia benzyną. Albo mycie twarzy, powiedzmy kwasem. I wybierzcie sobie co wolicie, bo rosyjski dowódca wysłał na husarię rajtarów, czyli oddział konnych z bronią palną. Nie wiem, czy Polaków chciał śmiechem zabić, czy też rajtarów nie lubił. Mnie się wydaje, że jak oddział w jedną stronę jedzie powiedzmy 5 minut 13 sekund, a wraca w pół minuty, to coś poszło nie tak. Dodatkowo elementem pogłębiającym mój niepokój jest fakt, że wracający oddział rosyjski zrobił coś, czego Polacy nie mogli zrobić nawet husarią bronią ostateczną, czyli złamać linie obronne Rosjan. Najpierw przerażeni, wylęknieni rajtarzy wpadają na własnych kolegów, tratują, zabijają, a następnie w tą samą masę, którą przed chwilą nazywałem armią Dymitra, wpada szarża husarii. Skutek. 5 Rosjan przepłynęło rzekę i zadeklarowało dalszą chęć walki. 2 skoczyło na drzewo i powiedziało, że nie zejdzie. Reszta uciekła do obozu. I tak przestało właśnie istnieć prawe skrzydło Dymitra. Lewe, chociaż o tym jeszcze zapewne nie wiedziało, za chwilę też przestanie istnieć, bo na pole walki wchodzi właśnie piechota polska z armatami. Ostrzał z dział i atak piechoty z kryjówek, spod kamieni, zza krzaków i drzew wygonił najemników szwedzkich na otwarte pole, gdzie husaria ich, jakby to powiedzieć, zmasakrowała, zniszczyła, pokonała. Ci, co dotarli do obozu najemników, mówili, że takiego podmuchu, żaru i strachu to jeszcze nigdy nie przeżyli. I tutaj mała dygresja. Żółkiewski w ciągu 24 godzin trzeci obóz rosyjski zaczyna oblegać. Hetman po takim sukcesie wysłał posłów do obozu najemników. Czy też oni sami prosili, błagali o mediację? Tego nie wiem. Jedno jest pewne, że najemnicy obiecali, że ręki na Rzeczpospolitą nie podniosą więcej. Przyznali, że carowi brzydko pachnie ZUS i spytali, czy mogą sobie iść. Kiedy Dmitrij zobaczył, że jego zagraniczni kamraci się poddają, i tu są dwie wersje. Dmitrij później bratu mówił, że tylko na grzyby albo na jagody poszedł na chwilę, a jak wrócił obozu już nie było. Ale ja raczej bym mu nie wierzył. Dmitrij po prostu uciekł, zostawiając żołnierzy, a ci wpadli w panikę. Jeden pobiegł w lewo, 2 w prawo, 3 się zderzyło, a resztę dopadła husaria. Straty podczas tej ucieczki zresztą były większe niż podczas całej tej walki. Żółkiewski na koniec łupi oczywiście obóz, a czego tam nie było? Złoto, brylanty, dywany i nawet warzywa z Biedronki. Żeby było ciekawiej, jeszcze tego samego dnia, bez odpoczynku, cała armia polska wróciła pod oblegany obóz Wałujewa. Czyli nie spali całą noc, dziennie walczyli cały dzień, a następnie wrócili tą samą drogą i to bez odpoczynku. Wałujew był w szoku, gdy dowiedział się o zwycięstwie Stanisława. Tak samo jak o tym, że ten w ogóle gdzieś sobie w nocy poszedł. Tak mu się to na głowę rzuciło, że przyłączył się do armii polskiej. No bo jak 7 tysięcy ludzi plus 2 działa może pokonać 35 tysięcy ludzi i 11 dział, tracąc tylko 300, a zabijając 8 tysięcy. Co było dalej, to już całkiem inna historia, ale zdradzę wam tyle. Szwedzkiego dowódcę podobno po bitwie chłopi złapali, okradli i na koniec kijami obili. Dmitrij dotarł do brata na szkapie i podobno na bosaka, ale cały i zdrów. Połączone siły Wałujewa z Żółkiewskim ruszyły na Moskwę. Czas panowania cara Wasyla bardziej można policzyć w dniach niż tygodniach od tej bitwy, chociaż da się to łatwo na godziny nawet przeliczyć. I tu pojawia się też wielka szansa stworzenia supermocarstwa. Ale czy to się udało? O tym kiedyś indziej. Pozdrawiam was, moi cesarscy bracia i siostry. Cześć.